No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejnym czytaniem: z cyklu wybierz grupy, wybierz kartę, wybierz obiekt, i jest to czytanie szybkie, tak nie lub rada na potrzebę chwili. To będzie ekspresowe czytanie, i już jedno tego, tego typu czytanie było u mnie na kanale. Spodobało Wam się, chcieliście więcej, więc przychodzę, przychodzę do Was z więcej. Więc kochani, jeżeli macie jakieś pytanie, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, bądź potrzebujecie radę na potrzeby chwili, na teraz, na jakąś konkretną sprawę, no to to jest właśnie czytanie dla Was. Każdą kartę według własnego przeczucia będę interpretować tak lub nie, bądź oczywiście, kochani, nie bądź tylko i.

Będę z danej karty przekazywać Wam radę, właśnie płynącą z tarota. No i mamy 10 kart do wyboru. Wybierzcie oczywiście tą, która Was przyciąga. Yy, możecie oczywiście wybrać więcej, szczególnie jeśli macie więcej pytań. Yy, tradycyjnie czasóweczka będzie w opisie pod filmem, tak, żeby łatwiej Wam było przeskoczyć do akurat karty, która Was interesuje. Będą ponumerowane jeden, od 1 do 10, idąc w tą stronę. Yy, ogólnie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to w ogóle zachęcam do zajrzenia do tego opisu, ponieważ. Ponieważ jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. E, oczywiście, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, bardzo mile widziane i z góry Wam za wszystko dziękuję. Oto oczywiście 10 kart do Waszej dyspozycji. Karta numer 1, tu w podpowiedzi macie bratka, takiego mm, fioletowo-niebieskiego bratka. Jeżeli Was on przyciąga, to kochani, zaraz będziemy sprawdzać odpowiedzi. E, karta numer 2 to Biały Słonik. Karta numer 3. To szyżka. Karta numer 4 to taki fioletowy kwiatek. Nie wiem, co to, czy jakiś irysek, czy co to jest. Aż tak się jeszcze nie znam. E, grupa numer 5. Karta numer 5 to nasz kociamberek. Zezolek. Karta numer 6 to czerwony karneol. Ognisty przypalany piękny. Karta numer 7 to biały storczyk. Karta numer 8 to róża pustyni. Karta numer 9 to kasztan. I karta numer 10 to storczyk, ale różowy. Także, kochani, mam nadzieję, że karta wybrana odpowiedź wybrana a ja przechodzę do odkrycia. Tych odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden. Bratek to dziewiątka mieczem. Taki nie. Nie, zdecydowana nie, kochani. Dziewiątka mieczy jako rada mówi wyjdź ze swojej głowy. Tworzysz tam jakieś czarne wizje, czarne iluzje, czegoś stresujecie jakaś sytuacja, ale wszystko co najgorsze dzieje się w twojej głowie. To nie jest rzeczywistość. Zejdź na ziemię, rozejrzyj się dookoła, poszukaj pomocy. Szczególnie kochani, jeżeli tu są jakieś stany depresyjne, czujecie, że już nie dajecie rady, szukajcie pomocy. Nie jesteście sami na tym świecie. Zawsze są jakieś ludzie, którzy wam chętnie pomogą. Bardzo was proszę, wyjdź Tutaj z tą inicjatywą, um, z prośbą um, o pomoc do kogoś, a tą pomoc utrzyma, otrzymacie. I tak jak mówię, jeśli chodzi o jakieś czarne widztwo, szukajcie pozytywnych rzeczy, szukajcie aspektów pozytywnych w danej sytuacji, bo mówię, te czarne myśli nie są realne u was, kochani. Dziękuję Wam serdecznie, grupa numer dwa, odpowiedź numer dwa, słonik to. Dziesiątka mieczy. Kochani, też nie. Odpowiedź nie. Dziesiątka mieczy, jako rada, mówi czas zakończyć jakąś trudną sytuację. Yy, mówi, że już dobrnąłeś do takiego yy, momentu, gdzie jesteś na dnie i czas po prostu odciąć ewentualne więzy, wyciągnąć jakieś, yy, zagoić jakieś rany i odbić się od tego dna, bo nadchodzi jakiś nowy początek. Nowy początek jest na horyzoncie. Wszystko, co najgorsze, jest za tobą. Więc. Yy, Odetnij jeszcze ostatnie więzy, odetnij albo podejmij decyzję o zakończeniu czegoś, co faktycznie Ci nie służy, co jest dla Ciebie krzywdzące. Czas rozpocząć nowe życie. Mhm. Odpowiedź numer trzy, szyszeczka. Siódemka kielichu. Wiecie co powiedziałabym? Raczej też nie. Raczej też nie. Tutaj dla mnie jest taka odpowiedź, że na coś trzeba spojrzeć trzeźwo. Siódemka kielichów w nie jest złą kartą. To jest karta pomysłowości i tak dalej. Ale tutaj właśnie w takim aspekcie rady siódemka kielichów mówi, przestań tworzyć iluzje, dokonaj mądrego wyboru, zejdź na ziemię. Są jakieś rzeczy, których nie dostrzegasz w tej sytuacji i tu kochani naprawdę trzeba przestać fantazjować i zacząć działać, zacząć realnie patrzeć na jakąś sytuację. Może warto by było skorzystać z rady specjalisty, może warto to by było kogoś się ogólnie poradzić w tej sytuacji. Może by było warto, żeby zasięgnąć jakiejś lektury. Yy, przyjrzeć się jakiemuś tematowi. Nie podejmuj decyzji na podstawie własnych jakichś takich widzi mi się, bo ty żyjesz tutaj w świecie jakiejś fantazji. Nie widzisz wszystkiego tak, jak powinno być. Patrzysz jakby z dołu, a musisz spojrzeć z góry. Więc tutaj są jakieś jeszcze informacje ukryte przed Tobą. Nie wszystko jest dla Ciebie jasne, więc musisz poszukać głębiej, więc na chwilę obecną odpowiedź brzmi nie. Ok, dziękuję. Czwarte, fioletowy kwiatek. Zobaczmy. Dziewiątka buław, również, kochani, nie. Dziewiątka buław jest energią takiego radnego żołnierza, więc tutaj część z Was dużo doświadczyła w swoim życiu. Dla części z Was, kochani, jest to rada, żeby wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń, żeby się nie poddawać a propos czegoś, żeby. Ale żeby też pilnować swoich granic, wiecie? Bo dziewiątka buław jest jak najbardziej energią bardzo mocnych granic. Mam wrażenie, kochani, że jesteście u kresu ukończenia jakiegoś trudnego zadania i trudnego przedsięwzięcia. Ważne jest, kochani, żeby się skupić teraz na pracy, skupić się na dokończeniu tego wszystkiego, nie pozwolić innym interweniować w waszą przestrzeń. A już niedługo, kochani, właśnie jakiś trudny rozdział też się u was zakończy i będziecie mogli um, zająć się czymś nowym. Mam wrażenie, kochani, że będzie jakiś nowy powiew świeżości, a jakieś trudne sytuacje faktycznie. Nie zakończą się w Waszym życiu. Mhm. Dziękuję Wam serdecznie. Numer 5, nasz kociamberek, zobaczmy. Sąd ostateczny. Kochani, wiecie, co tu bym powiedziała? Tak, zdecydowanie tak. Sąd ostateczny mówi, żeby się też przyjrzeć jakiejś sytuacji, żeby coś ocenić, wyważyć. Sąd ostateczny też mówi o ostatecznej decyzji, także zbliża się jakiś moment podsumowania czegoś i dokonania jakichś właściwych wyborów. I tu jest ważne, żebyś naprawdę na szale um, dał wszystko, co w tej sytuacji się liczy: swoje intencje, swoje emocje, swoje uczucia, um, połączone właśnie też z z ewentualnie jakimiś innymi doświadczeniami, odczuciami innych, inwestycją innych spraw. Jeżeli, kochani, tu jest pytanie o jakąś sprawę sądową, możecie niedługo liczyć na rozeznanie, na ostateczny wynik, na zakończenie tej sprawy i tutaj sprawiedliwość, że tak powiem, zagości, bo zostanie to wszystko naprawdę sprawiedliwie osądzone. Więc możecie liczyć tutaj niedługo na jakieś, jakieś zakończenie, na, na, ostateczny, na ostateczny wynik. Dziękuję Wam serdecznie. Piąteczki. 6. Karneol. Zobaczmy. Dwójka Buław. E, tutaj bym powiedziała jako, tak, nie, to bym powiedziała, nie wiem, że tutaj się jeszcze ważą jakieś losy. Tak jakby decyzja należy do Was. Przy dwójce Buław zawsze, właśnie dla mnie, to nie jest ostateczna odpowiedź. Nie ma ostatecznej odpowiedzi, tak i nie, bo wszystko leży w Waszych rękach, kochani. Także, tak bym powiedziała. Dwójka Buław jako rada zawsze mówi e, otwórz się na coś nowego, bo stoi przed jakimś przed jakąś decyzją, przed jakimś wyborem. I dwójka Buław zawsze wskazuje, że jedna ścieżka, którą już podążaliśmy, już ją znamy, już ją doświadczyliśmy, już wiemy, co nas tam czeka. Druga e, często jest nowa, nieeksplorowana. I dwójka Buław bardzo często zachęca do tej eksploracji, ale oczywiście decyzja tutaj należy właśnie do ciebie. Co zrobisz? Wszystko kochani w twoich rękach. Mm -hmm. <noise> Dziękuję Wam serdecznie. Yy, numer 7 Biały Storczyk. Rycerz Pentakli, tutaj też bym powiedziała, że tak. Jako rada rycerz Pentakli mówi, nie śpiesz się. Nie śpiesz się z inwestycjami, nie śpiesz się z, e, z jakąś sytuacją, niech to się toczy pomalutku, spokojnie, bądź odpowiedzialny, bądź sumienny. jeżeli szczególnie chodzi o jakąś inwestycję, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Z rycerzem pentakli, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, może tutaj być też taka podpowiedź, żebyś e, trochę wzorował się na osobach, które są e, wyżej od Ciebie, które już osiągnęły jakieś Twoje cele, możesz wzorować się na ich postępowaniu. O rady, bo jest to, że tak powiem, taka dobra wskazówka dla Ciebie, dobra ścieżka do podążania. Ale Rycerz Pentakli mówi: bądź odpowiedzialny, trzymaj się swojego planu, nie działaj zbyt pochopnie, naucz się cierpliwości, a wszystko, co zainwestujesz, naprawdę ma szansę pięknie się tutaj rozwinąć, rozrosnąć. Tylko, tak jak mówię, wszystko w swoim czasie. Nic, nic na siłę i nic, że tak powiem, w pośpiechu, na spokojnie. Dziękuję Wam serdecznie. Odpowiedź numer 8. Król Buław. Tak, zdecydowanie tak. Król Buław mówi bądź pewny siebie jeżeli jest coś, czego pragniesz, jeżeli chcesz coś konkretnego, jak najbardziej masz w sobie odwagę, masz w sobie siłę, masz w sobie doświadczenie, żeby to osiągnąć, żeby to zrobić, tylko musisz być pewny siebie, musisz określić sobie konkretny plan, strategię i działać według tego planu. Jeżeli pytacie tutaj o jakąś osobę konkretną, szczególnie o jakiegoś mężczyznę, jest to osoba godna zaufania, możecie jej zaufać, jest to dobry przywódca, dobry liter, albo dobry kandydat na jakiegoś partnera. Z królem buław, jeżeli też chcecie uzyskać Zyskać jakąś sławę, stać się widzialnym, szczególnie w środowisku zawodowym, chcecie rozbłysnąć, to to jest wasz czas teraz, żeby zacząć działać, żeby wyjść ze swoimi pomysłami i żeby zaprezentować się światu, kochani, bo możecie odnieść niezły sukces. Mhm. Dziękuję Wam serdecznie. Odpowiedź numer 9: kasztan to u, trójka mieczy, auć e, nie. Zdecydowanie nie, odpowiedź nie. Kochani, trójka mieczy mówi, że nadchodzi czas, żeby zagoić jakieś stare rany, że na obecną sytuację może wpływać jakaś sytuacja z przyszłości, jakaś niezagojona rana, i tu jest dobry czas, żeby się temu przyjrzeć, żeby ostatecznie uleczyć swoje serce. Czy jest to, kochani, coś, co zostało zadane kiedyś dawno, dawno, dawno w przyszłości, czy to jest jakaś sytuacja świeża w waszym życiu, w tym momencie to nie nieważne, kochani. Jakaś rana jest otwarta i potrzebuje waszego zaopiekowania się u ukoch... To jest dobry czas właśnie na terapię, to jest dobry czas na spotkanie z psychologiem, to jest dobry czas na pracę duchową, żeby właśnie uleczyć właśnie jakieś, jakieś przykrości, jakieś smutki, jakieś rozczarowania, żeby móc pójść naprzód. Dziękuję, moje dziewiątki. Powodzenie, wszystkiego dobrego dla Was, kochani. No i dziesięć, nasz rózo, żu, różowy storczyk. Zobaczmy. O, dwójka kielichów, kochani, zdecydowanie tak. Dwójka kielichów jako rada mówi: inwestuj mądrze, oczywiście. Inwestuj w coś, co sprawia ci miłość, co, co, co daje ci miłość, co daje ci poczucie bezpieczeństwa. Kochani, tutaj też warto zwrócić uwagę na dualność swojej natury. Na swoją męską i żeńską stronę, warto by było ją zrównoważyć, kiedy działać to działać, kiedy działać z odwagą, ruszać do przodu, walczyć, przeciwstawiać się tam różnym rzeczom, to jak najbardziej, ale kiedy zatrzymać się, otworzyć na kreatywność, otworzyć na pomoc, otrzymywanie też jak najbardziej. Także tutaj zwrócić uwagę właśnie na większą, większo, większe wprowadzenie harmonii do swojego życia. To jest tutaj ważne. Jeżeli pytacie o jakąś osobę, kochani, tak, zdecydowanie tak, tu jest to osoba godna waszego zaufania, pełna miłości, Pełna, pełna wrażliwości, kochani, więc tutaj, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sprawy miłosne, to jest najlepsza karta świadcząca naprawdę o głębokim zaangażowaniu i um, wspaniałej miłości, przyjaźni i współpracy, więc tutaj jest super, super energia dziękuję Wam kochani, to by było na tyle w dniu dzisiejszym koniec, od razu Wam mówię także nie spodziewajcie się więcej, ale myślę, że jutro siądę u Was do, do jakiejś e, wybierz karty jeszcze dla Was coś pomyślę <laughs> tak czy tak dziękuję Wam serdecznie, miłego wieczoru popołudnia, poranka, w zależności kiedy mnie słuchacie e, do zobaczenia za niedługo, buziaki pa pa